Państwa powitać na drugiej części. Jest to część właśnie poświęcona bardzo dobremu artyście, wykładowcy Uniwersytet Poznański, artystyczny, tak, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Pan Władysław Radziwiowicz prowadzi pracownię rysunki, jest kierownikiem tejże pracowni. Także tu mamy nowe pokolenie, które dorasta, może będzie jak razem kształtować naszą młodzież zostawę. Bardzo się cieszymy, że Kościże przyjął zaproszenie. Ja za dużo nie powiem, bo chciałbym, żeby artysta opowiedział sam właśnie o swojej sztuce, o swoich działaniach, o poszukiwaniach. Chcę tylko zaznaczyć, że dyplom ukończył z wyróżnieniem parę lat temu, zapomniałem teraz daty, kiedy dokładnie, ale dyplom z wyróżnieniem, ale widzę, że konfederacja wspaniałe prace, bardzo się cieszę. Także mam nadzieję, że będziemy mogli współpracować, że za jakiś czas znów będziemy mogli się spotkać i tą wystawę zorganizować. No to teraz coś powiesz ty o sobie, już skończę. Tradycyjnie podziękuję oczywiście Krzysztofowi bardzo za propozycję i umożliwienie i Natalii Wegner za też pomoc w tym, że do tego doszło. A ja w paru słowach powiem, przybliżę. O co tutaj w tym wszystkim chodzi, bo mnie się to wydaje być oczywiste, ale ja jestem jakby w środku tego wszystkiego. Ponieważ mówca ze mnie żaden, a zależałoby mi na tym, żeby w sposób w miarę czytelny i płynny Państwu to przedstawić, pozwolę przeczytać kilka zdań z kartki. Mi to zaoszczędzi potknięć, a Państwu ułatwi zrozumienie. Mam nadzieję. Karta nam się pogięła troszkę. Może tak, w ten sposób. Prezentowane prace pochodzą z najnowszego cyklu Do Not Frame. I to jest jakby taka logiczna konsekwencja i rozwinięcie poprzednich cykli Sunny Hotel, a potem nastąpił taki cykl Déjà Vu. Te cykle poprzednie były malarską refleksją na temat obrazu będącego narzędziem niewerbalnej perswazji. Czyli ja przez długie lata pracowałem w branży reklamowej i widziałem, jak to wszystko się odbywa od wewnątrz. A potem przychodziłem do pracowni i odreagowałem to wszystko już jakby w swojej własnej twórczości. Czyli jakby świadomość tego, jak to się robi tak naprawdę, no też nie napawała mnie raczej optymizmem, jak w tym wszystko. W końcu ja z tego zrezygnowałem, to znaczy nie pracowałem już, porzuciłem pracę w agencjach reklamowych, a jeśli zdarzy mi się coś zaprojektować, to raz po raz i na pewno nie reklamujemy wielkich kampanii i nie projektujemy dużych kampanii reklamowych. I te poprzednie cykle dotyczyły obrazu, jakby były takim rodzajem przyjrzenia się obrazowi jako takiego środka, właśnie jak wspomniałem, niewerbalnej perswazji, czyli ja obraz traktowałem, jako obraz traktowałem również logotyp, layout, zdjęcie reklamowe, zdjęcie typu lifestyle, czy reklamę prasową, plakat. W każdym razie bardzo szeroko pojęty obszar tak zwanego obrazu funkcjonującego na co dzień, baner, billboardy i tak dalej. Tworząc rozbudowane systemy odniesień, obraz stał się skutecznym narzędziem do umieszczania i utrwalania w zbiorowej świadomości informacji przeważnie natury komercyjnej, również politycznej, socjologicznej. Kusząc, bawiąc, wzbudzając zachwyt i pożądanie, obraz ten współtworzył obietnicę globalnego lepszego świata. Ten lepszy świat moim zdaniem przypomina mityczną krainę doskonałości obfitującą w piękną, wieczną młodość i szczęście. Wolnorynkowy ogród w Edenie. Tworzy się w ten sposób doskonały produkt zastępczy na niezaspokojony pierwotny popyt ludzkości na doskonałość. Popyt składający się z potrzeb bycia jakimś wyjątkowym, zamieszkania gdzie indziej i tak dalej. W ten sposób żyjąc nadziejami, żyjemy kiedy indziej i gdzie indziej. W miejscu i w czasie, którego tak naprawdę nie ma. Czujemy się uwięzieni w rytuałach szarej codzienności. Tymczasem może się okazać, że prawdziwym zniewoleniem jest nasze uzależnienie od nadziei na kiedyś tam, na gdzieś tam. Pragnienie tej mitycznej wolności może być naszym najsurowszym więzieniem. Ostatecznie jeden z obszarów wolności wyznacza świadomość. Jestem przekonany, że codzienność, która często jawi nam się jako infantylna narracja niekończącego się serialu, zawiera w sobie stopklatki, dzięki którym możemy odczuć metafizyczną głębię tu i teraz. Na koniec chciałbym sparafrazować takie słynne, znane powiedzenie pewnego odłamu buddyzmu, które twierdzi, że staramy się osiągnąć jakieś oświecenie, tymczasem
już jesteśmy oświeceni, tylko że po prostu nie wiemy o tym, nie zdajemy sobie sprawy, szukamy gdzieś tam na zewnątrz jakichś sposobów, a tymczasem już dawno jesteśmy oświeceni. Tak samo jest chyba z wolnością, że tak naprawdę jesteśmy wolni tylko przez pewne jakby rytuały myślowe, które powtarzamy, sami się zniewolamy. I tymi słowy chciałbym zakończyć to moje przedługowe wystąpienie. I bardzo optymistyczny. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie i zapraszam. My też dziękujemy. Brawo. A ja przy okazji mogę, to chciałbym jeszcze też podziękować jeszcze raz Lazur za wspaniały serię. No i Natalii, która też pomagała mi wieszać tą wystawę. Także też dziękuję Natalii. Pomagała, bo już tych dużych bym nie dał sobie rady, a teraz część przyjaciół z nas też mówią, także ja też Tobie dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie i za te wspaniałe prace, za te doznania. Zapraszamy do wystawy. Pytania można jeszcze artyście zadawać przed wystawą. Młodzież, dzieci, tak? Zadawaliście? Rozumiecie teraz są najbliższe obrazy? Tak. Tak, to dobrze, to się cieszę. To zapraszamy. Proszę zadawać pytania, postaram się odpowiedzieć. Tak. W miarę mojej strony.